Cześć, witajcie z tej strony Blump, a dzisiaj odcinek z przeglądu mojego zamówienia LEGO z sekcji Bika Brick. To jest pierwsza część zamówienia, jak widzicie nagrywam to 31 stycznia. W tym dniu otrzymałem właśnie tą oto tutaj paczkę i jest to połowa paczki, ponieważ druga część idzie jeszcze z Danii. No i dlatego też odcinek już nagrywam teraz. Omówimy sobie pierwszą paczkę, a gdy przyjdzie druga po prostu dogram. No i film zobaczycie później niż styczeń, już pewnie w lutym, nawet może więcej, końcówkę lutego. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to wtedy wyjdzie czasowo, ile ta paczka pójdzie, ale myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy sobie zajrzeć, co przyszło w dzisiejszej paczce. Kalendarz zabrałem, no i mamy tutaj paczkę, tą całą saszetkę, którą już odpakowałem swoją drogą, po prostu, żeby sprawdzić zawartość i wszystko się zgadza. Tutaj mamy rozpiskę tych elementów, które miałem otrzymać, więc to również sobie sprawdziłem, no ale teraz przedstawiam wam jeszcze, co właśnie udało mi się w ogóle zdobyć. Tych trochę elementów tutaj jest. Wysypmy to sobie, no i przejdźmy do omówienia. Mamy tutaj 15 sztuk takich oto brązowych klocków. One są mi potrzebne do zbudowania, dokończenia pszczółki z LEGO Minecraft. Gdy widzicie ten film, pewnie jest już to na kanale. Następnie mamy ciąg dalszy do budowy pszczółki, czyli klocki tutaj w kolorze takim oto ciemnym żółtym, lub jasny pomarańczowy, jak nazywacie, tak nazywacie. A tu żółty zwykły, ponieważ nie wiem, jak to tam, który kolor mi bardziej będzie się podobał do zrobienia tej całej już pszczółki. Następnie jeden taki żółty klocek, też on mi jest potrzebny, żeby tam wykończyć na płasko tą pszczółkę. Kolejne brązowe klocki również do tej budowli. To są brązowe, czyli to będzie pasowało do tego. To już po prostu jest jedna cała część. A więc to jest wszystko, co potrzebuję do LEGO pszczoły. Tutaj mamy mnóstwo zielonych klocków. One są natomiast do dokończenia. Wykończenia w jakiś pewien tam sposób żółwia, tego ostatniego, który recenzja też jest na kanale, również z serii Minecraft. To nie są wszystkie elementy. Jeszcze jakieś tam, jeżeli dobrze pamiętam, miały przyjść z tego pozostałego zamówienia. Więc tutaj mamy jedną część tych zielonych. Trochę ich tam się nazbierało. A teraz elementów, jakie mamy tak pojedynczo. Tutaj w sumie widzicie, mamy 5 czarnych podstawek. One się mi przydadzą, żeby eksponować te po prostu mini figurki, które tam posiadam sobie, więc to taka oto rzecz. Następnie mamy 6 główek takich oto klasycznych z LEGO, które są po prostu uśmiechnięte. I to mamy do astronautów, których swoją drogą będę budował. I tu mamy 4 ogólnie do astronautów, których będę miał, a 2 są takie zapasowe na wypadek, gdybym chciał zbudować kolejnych astronautów lub po prostu do jakichś innych zwykłych figurek. To się mi przyda. Te główki też nie były jakieś mega drogie, po złotek jedna, jeżeli się nie mylę, więc to myślę, że na spokojnie. No i mamy tutaj czarne elementy do wykończenia mojej podstawki z figurkami Marvela, białe włoski do customowej minifigurki Black Cat, główka od Dareta i tutaj macie spekulację tego, co dostaniemy w drugiej paczce, no ale to w sumie zobaczycie jeszcze w tym filmie, to już Daret. Mamy również złoty torcik mistrza Wu, on jest po prostu ładny, też do customa. I tutaj mamy te torsiki do astronautów, no i powiecie, że astronauci przecież mają swoje logo, zgadza się, ale to są tacy astronauci moi bez tego logo, po prostu te torsiki są drogie, szczególnie ten pomarańczowy czy jakieś inne minifigurki. To się w to nie będę bawił, że kupować te torsy za nie wiadomo ile, tylko z powodu, że mają tam logo właśnie tego Space. Wybieram takie. Również jest czarna mikrofigurka. Ona jest potrzebna do podstawki, aby reprezentować mikro kola. Kolejny brązowy element, go przegapiłem, przepraszam, on leci tu. Białe klocki, żeby dokończyć podstawkę na minifigurkę tam do Star Warsów jakąś. Mamy tu również biały kaptur, który będzie należał do minifigurki Gora, żeby go ulepszyć. Włoski białe, nie wiem czy mówiłem, do Black Cat. No i jeszcze białe nóżki również do astronauty. To pozostała część właśnie tego białego przyjdzie w drugim zamówieniu. No i co mamy jeszcze? Mamy tutaj świnkę, tak ona się prezentuje. Zwykła świnka do zdjęć, do budowli oraz mały szary kot, aby reprezentował mojego kota tutaj Bunię, która swoją drogą śpi tuż obok mnie. No i jeszcze tutaj czarny hełm do czarnego
astronauty. Taki oto element futra do customowego Krivena łowcy. Oraz kolejny ten czarny skosik, który idzie tu do podstawki. A więc to jest tak moje pierwsza część zamówienia. Teraz robimy ciącie i widzimy się, jak przyjdzie już druga część. No i przyjechała druga paczka. Witam Was ponownie po cięciu. Tak to się prezentuje. Mamy tutaj elementy. Przejrzałem zawartość. Wszystko się zgadza, więc myślę, że możemy sobie przejść do przeglądu z zawartości, jaką otrzymujemy w tym oto pakiecie elementów, który szedł podobno z Danii, ponieważ tak pisało na stronie LEGO, ale na paczce pisało Deutschland, czyli z Niemiec. No i jak to w końcu wyglądało, nie mam pojęcia. Ale zobaczmy teraz, co mamy w środku. Mamy klocki, ciąg dalszy zielonych klocków. To jest do tego żółwia cały czas, jakby do kończenia, do budowania tego, co nie zostało użyte w zestawie. Mamy również złote klocki, które są mi potrzebne, aby zbudować moją customową podstawkę. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to w zasadzie mogę Wam już pokazać, ponieważ znalazły się również w tym zamówieniu dwa takie oto klocki w kolorze ciemnym, żółtym, czy tam jasnym, pomarańczowym, które potrzebuję do tego. Tutaj Wolverine akurat wygląda tak, ponieważ zabrałem mu element zbroi z customa. Custom oczywiście dostępny na moim Instagramie, na story wyróżnionym lub kiedyś na shortcie się też ten Wolverine pojawi. No i tak to się prezentuje. To jest moja customowa postawka, jaką stosuję pod minifigurki niezwiązane kompletnie z serią jakby Ninjago, tylko po prostu Marvel, DC, Star Wars. Tak to się prezentuje. Dosłownie potrzebujemy tutaj klocka 2x4 lub 2x2 w ilości razy 3, no bo tutaj 1, no i tu ewentualnie 2 lub 1, 2x4. Skośne tutaj na boku oraz takie oto dwa tutaj te elementy ze stadem i to po prostu wczepiamy tutaj minifigurkę, dwie nóżki, tak to się prezentuje. Mi się to podoba, ja to dobieram kolorystycznie pod minifigurkę, a te dwie złote potrzebuję pod Ironmana z jego mecha z 2022 roku, jeżeli się nie mylą. I co mamy tutaj dalej? Mamy również takie oto elementy plecaków. I potrzebne są one mi do tych oto tutaj minifigurek, które posiadam na tym oto kalendarzu, którego recenzja jest swoją drogą na kanale. Mamy tutaj mojego pomarańczowego astronauty, który reprezentuje Lego Bloompa, więc możemy mu od razu założyć ten jego pomarańczowy plecaczek. No i tak szczerze, jest to dosłownie ten sam kosmonauta, jakiego mogliśmy dostać w książce za 130 zł, tylko że on nie ma logo. No i to jest ten jedyny problem, ale to jest Lego Bloomp. On nie potrzebuje żadnego logo kosmosu na swoim torsiku. Dajemy mu to tam ponownie do ręki, to co miał. Mamy również czarnego, customowego Benka, tylko też bez tego logo, ponieważ nie chce mi się kupować tych torsików z logo, to ludzie chcą za to nie wiadomo ile, no bo po prostu jest na tym to logo Space. Tu mi się odczepiło w ogóle, zobaczcie jak to zamontowałem. Niebieski Benek również bez logo, ale nad białym się zlitowałem. No i kupiłem mu torsik z logo akurat, ponieważ po prostu mieli na stanie. Cena tak samo jak za każdy inny torsik była ta sama, więc uznałem, że jak już mają, no to dopłacę, po prostu wybiorę ten torsik z nadrukiem niż bez. No i proszę bardzo, biały Benek akurat z logiem Space jest już też tutaj na tym oto kalendarzu. No i co, w zasadzie kalendarz mogę wziąć na bok, ponieważ tylko to chciałem Wam pokazać, że te plecaczki były tutaj po to. I co mamy dalej z elementów? Mamy kamienie nieskończoności, kamień czasu oraz kamień umysłu. Po prostu nie mam ich z zestawów, to się mi przyda. I to do zdjęć, i to po prostu do customów jakichś tam z Marvela, makiet, które planuję zrobić, ponieważ zacząłem się ostatnio bawić w customowe figurki. Coraz bardziej mi się to podoba, więc mam nadzieję, że będę to kontynuować. No i z elementów, które już tutaj na pewno widzicie, mamy tutaj torsik i nóżki od Kamil, mistrzyni przemian z sezonu 4 Ninjago i przy użyciu główki, którą posiadam w swojej kolekcji, pyk, doczepiamy, dajemy włoski i mamy pełnoprawną minifigurkę Kamil z marketów miasta Ninjago. Proszę Was bardzo, czemu by nie? Następną minifigurkę mamy detektywa Zena, również główka, torsik oraz kapelusz jest z właśnie tych marketów i jeżeli dodamy do niego szare nóżki, które również posiadam w kolekcji, pyk, mamy kolejną minifigurkę z marketów.
Dalej lecąc, mamy też tego Hunter, nie wiem jak on się w zasadzie nazywał, on miał dziwną nazwę i nie umie tego zapamiętać. W każdym razie policjant z sezonu Crystallized i mamy tutaj torcik, nóżki, główkę, włoski oraz torcik, a przy użyciu nóżek, które również posiadam w kolekcji, zwykłe granatowe, bez żadnych nadruków. Proszę bardzo, mamy policjanta z Crystallized. No i dalej z elementów, co tutaj jeszcze mamy. Mamy Dareta. Dobrze widzicie, Daret również się pojawi. Główka była w poprzednim zamówieniu, które przyszło szybciej, więc doczepiamy. Włoski również się tutaj znajdują. O, tutaj są. No i proszę bardzo, Daret, tylko że bez nóżek. I teraz powiecie, gdzie są nóżki? A no, również w kolekcji posiadam, tylko że normalnie w oryginalnej figurce z marketu on ma te nóżki ciemniejsze. Ja myślałem, że to są zwykłe brązowe, dlatego wziąłem mu takie, a nie inne, ale no trudno. W każdym razie ten jasny brązowy również się zgadza z tymi pasami, więc jest to po prostu idealne, mi to się podoba. Jak na razie 4 minifigurki z marketów, ale na tym nie kończymy, ponieważ mamy jeszcze 5. minifigurkę, którą będzie nasz Cyrus Borg. Tak on się prezentuje. Doczepiamy to torsika specjalnego oraz główki, jego jeszcze włoski i przy użyciu zwykłych czarnych nóżek, które również w oryginalnej figurce ma, mamy naszego Cyrusa Borga, który niestety powinien poruszać się na wózku, ale wózka inwalidzkiego nie kupiłem, więc teoretycznie on nie powinien stać. On nie ma do tego praw akurat. No i co? Mamy jeszcze tak już poza minifigurkami. Mamy nóżki do Arina z jego wersji bez stroju ninja. To się przyda po prostu do customowego tego Arina bez stroju ninja. Po prostu dopóki marketów też nie będę miał, no tak samo te figurki. A do zdjęć się mi to na pewno przyda. Lecąc dalej, mamy torsik do Monkey Kida z takiego to mecha. To potrzebowałem, ponieważ mój Monkey Kid, którego kupiłem, ma pękniętą rączkę, a torsik się przyda do customa, jakiego planuję zrobić, ale to jest tajemnica. Naprawdę mam ciekawy pomysł na użycie tego torsika, tamtego akurat innego, ten sobie podmienił po prostu. No i mamy też, jeżeli chodzi o Monkey Kida, dwie główki i tak one się prezentują. Najpierw zaprezentujemy w zasadzie może tą, my tak będzie myślą lepiej. Mamy tutaj główkę Monkey Kida w takich oto chillerskich okularach i to będzie w wakacyjnych zdjęciach na pewno użyte. Tak samo tutaj taki uśmieszek, a druga główka to jest po prostu klasyczny Monkey Kid z tym jego czerwoną plamą, czy jak to nazwać, na oczach. Po prostu, no a z drugiej strony już taki, powiedziałbym, zły, zniesmaczony bym nawet mógł powiedzieć, więc to są rzeczy do Monkey Kida, no akurat nóżki nie. Lecąc dalej, zielona główka od Małego Lloyda. Małego Lloyda posiadam z Ogrodów Miastoniczego, ale tą główką potrzebuję do tego to customowego jakby Lloyda Małego z sezonu pierwszego. Po prostu kaptur użyłem od jakiejś innej figurki, torsik dostałem, tutaj nóżki zwykłe od Kamiennego Wewnika, no i ta główka Lloyda zwykła tutaj nie pasuje, więc uznałem, że trudno, kupią tą Legacy też złotek, to tam za nią nie jest dużo, czy złotek 30, nie wiem, jak tam to wychodziło, no więcej niż złotek, nie, tak to się prezentuje, proszę was bardzo, Lloydzik, ktoś by powiedział, że Lloyd Legacy, ale ja tu uznaję za zwykłego Lloydzika z sezonu pierwszego, po prostu te oczy ma inne, więc ta główka ląduje sobie na bok, do skrzynki pójdzie. Swoją drogą przepraszam tu za palec, ponieważ na pewno go już zauważyliście. Dalej lecąc, złota główka do mistrza łzy ogrodów. Również proszę was, bardzo brakuje tylko brody, żeby skompletować jego drugą edycję. Taką się prezentuje, naprawdę prześwietna minifigurka. Podoba się mi. Mamy również elementy kapturów, granatowy do customowej figurki, której na razie wam nie pokazuję, ponieważ zostawiam ją do mojej serii ze Spider-Manem. A tutaj mamy bordowy kaptur, ja akurat go mogę pokazać, to nie będzie żadne zaskoczenie, do oto Milesa Moralesa. Zdejmując ten kaptur po prostu i używając tego elementu, możemy zaimitować to, że Miles akurat ma ściągnięty kaptur z głowy i to mi się po prostu podoba. Podoba, więc tak sobie to zostanie. Czy ten kaptur umie ubrać? No nie bardzo, ale no trudno, to sobie po prostu tutaj będzie. Na razie to zostawię ten kaptur, po prostu użyję to zdjęć też w filmiku właśnie ze Spider-Manem. Co dalej? Mamy również zielone włoski. Takie oto bardzo ładne. Mam takie też zakupione w kolorze brązowym. Brązowe lecą do Petera Parkera, customowego z mojego świata, a zielone do Jokera. Joker oryginalnie w swojej tej minifigurce ma takie oto włosy, ale myślę, że te tutaj pasują idealnie. Naprawdę one mi się tak podobają i to pasuje do tej minifigurki perfekcyjnie, więc taką oto ją zostawiam. Mamy również takie oto blond włosy, które zostawiam sobie do customowego Homelandera z The Boys.
Ta fryzurka po prostu siedzi idealnie. Główka do customowego El Primo z Brawl Stars po prostu, jeżeli nie wiecie, gram, no i to po prostu do customa jakiegoś takiego w zasadzie dla Becky bym mógł powiedzieć, ponieważ nie wiem, jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zrobił customy z Brawl Stars takie pełnoprawne jakby, więc nie wiem jak to wyjdzie. Mamy również taką oto czarną główkę tego jednego tam z tych koszmarników ze serii LEGO Dreams. Taka do customa mi się przyda. Następnie główka od Empress Beatrix. I zapytacie, po co mi ona, jeżeli nie mam Empress Beatrix? A no po prostu to był błąd i wyrzuciłem z koszyka główkę, którą chciałem i była to główka klauna, a została mi ta. A to wszystko przez to, że te główki nie były oznaczone i wyrzucałem to po kolei, tak jak były części od Empress Beatrix. No i myślałem, że tam również była ta główka, aż okazało się, że nie. No i ta główka teraz będzie tutaj ze mną. Na co ją wykorzystam? W zasadzie nie mam pojęcia. Będę musiał się zastanowić nad jej użyciem. No i jeszcze z ostatnich elementów mamy włoski z kucykiem brązowe, potrzebne do mojej customowej figurki, ponieważ włosy mam w kucyk brązowe, no bardziej jaśniejsze mam, ale te również się nadadzą. Mamy czarny irokes z fryzurką z Zayna. Po co? A ono do żartobliwych postów na Instagramie z Arinem, który dostał z Zayna, w sensie jeżeli chodzi o fryzurę. No i taka oto zielona główka green screen Gaia. W zasadzie z tyłu jest taka oto buzia kosmity, którą możemy kojarzyć tam z figurki z 22 chyba serii, ale z drugiej strony ma taki oto nadruk, no i po prostu green screen guy, to się nadaje fajnie. Tak prezentowały się te wszystkie elementy, no może nie wszystkie, ponieważ niektóre już tu na bok zabrałem, ale w każdym razie one się tutaj znajdują, tak one się prezentowały. No i to była cała część tego odcinka, pierwsza i druga część zobaczona. Odcinek nie wiem ile trwa już łącznie, ale ja wam dziękuję za obejrzenie do samego końca. Jeżeli dotrwaliście do tego elementu, napiszcie w komentarzu El Primo, a przypnę wam serduszko. No i widzimy się już w następnych odcinkach. Na razie!